25 minut po godzinie 15. Słuchają Państwo Radia Poznań. Tak jak wcześniej obiecaliśmy, w końcu znaleźli się w naszym studiu nasi obiecani goście, czyli bracia Golec. Proszę już odłożyć telefon, zaczynamy wywiad. Tak, witam, witam pięknie. Witamy serdecznie. Co Was tutaj sprowadza do tego Poznania? No, faktycznie, co nas sprowadza? Sprowadza nas przede wszystkim koncert, który dzisiaj gramy w Swarzędzu. Czyli niedaleko stąd. Niedaleko stąd, o 19.30, koncert kolęd i pastorałek, bo jeszcze jest okres kolędowy, w związku z tym Golec Orkiestra. Mamy jeszcze kilka dni. Tak, mamy jeszcze parę dni, żeby pokolędować. No i po prostu dostaliśmy informację tutaj z Radia Poznań, czy byłaby szansa spotkać się, żeby w drodze, prawda, do Swarzędza, po drodze jest przez Poznań. Słyszałem, że mieliście po drodze jeszcze Wrocław. Tak, więc musieliśmy kolegę z Wrocławia odebrać. Także no, jesteśmy właśnie. I jesteśmy, a jest o czym opowiadać, także mam nadzieję, że będzie piękna rozmowa. Czyli już teraz bardzo serdecznie zapraszamy. Ten koncert już jest za kilka godzin, prawda? Tak, o 19.30 serdecznie zapraszamy. Jeżeli Państwo są ciekawi, jak to wygląda, proszę zabierać wszystkich krewnych, przyjaciół, całe rodziny. Ja myślę, że dla każdego znajdzie się miejsce. Dzisiaj pokolędujemy, jak to się mówi, taki charakterny, góralski sposób. To ja może doprecyzuję, że ten koncert odbędzie się w Kościele Chrystusa Jedynego Zbawiciela na osiedlu Mielżyńskiego 1A. O godzinie 19.30. Dokładnie. A teraz słyszeliśmy chyba najsłynniejszą polską piosenkę, jeżeli chodzi o cytowalność wśród prezydentów Stanów Zjednoczonych, prawda? Pamiętacie ten incydent? Jak to wyglądało? Bo podejrzewam, że niektórzy zapomnieli albo nawet nie wiedzą o tym, że to jest chyba jedyna piosenka, która została zacytowana, i to do tego przez George'a Busha. No zgadza się, to był 2001 rok, czerwiec, pierwsza wizyta prezydenta George'a W. Busha w Warszawie. Akurat miał swoje, jak to się mówi, historyczne przemówienie w nowo wybudowanej auli Politechniki Warszawskiej. To jest taka piękna autostrada, prawda, która się nazywa Wisłostrada, i obok jej nie jest, krótko mówiąc, budynek taki bardzo wyniosły albo doniosły, jak to się mówi w górach, i tam właśnie prezydent oficjalnie zacytował słowa naszej piosenki Ściernisko. Dla nas jak to był wielki szok. Wtedy. Szok to był. Jeszcze może tylko warto powiedzieć, co dokładnie powiedział, że podoba się mu ten duch działania i jakby ten optymizm zawarty w piosence Golec Orkiestry Ściernisko. Jakby tego optymizmu życzy Polakom, jak i całej Europie tutaj wschodniej, prawda, i właściwie tych przemian, prawda, tych gospodarczych, ekonomicznych. No właśnie, bo od tego czasu bardzo dużo się zmieniło. Tak naprawdę już Ścierniska nie ma i tak naprawdę też, tak jak słyszeliśmy tą piosenkę, ona też nie brzmiała zbyt oryginalnie. To znaczy, to jest piosenka, którą słyszeliśmy w tej wersji przed chwilą z waszego podwójnego albumu. Tak, to jest akurat z płyty. Wydany był 2 lata temu, tak? Nie, tam 4 lata temu. 4 lata temu. Płyta The Best of Golec Orkiestra, wszystkie hity na nowo nagrane, na nowo, niektóre zremasterowane, ale generalnie większość tych utworów nabrało taki charakter koncertowy. Czyli dużo się zmieniło. I dużo się zmieniło, no wiadomo, no wszystko ewoluuje. No, piosenka nagrywana w 2000 roku też pod wieloma względami ma prawo się zmienić, i technologia się zmieniła, i jakość się zmieniła. Także no, zmierzamy do doskonałości. W związku z tym, no niektóre hity, jest ich sporo, postanowiliśmy właśnie na tym albumie zawrzeć. W sumie 26 piosenek mamy na The Best of, ale to jest płyta, która już ma parę lat, tak naprawdę warto powiedzieć o tym, co przed nami, bo to jakby jest... No właśnie, do tego zmierzałem, bo to jest też płyta, którą nagraliście w swoim studiu, tak? Nagraniowym. Tak, my już od wielu lat wszystkie płyty wydajemy sami jako Golec Fabryka, ale też nagrywamy w swoim studiu Golec Fabryka, w górach, w pięknym, że tak powiem, miejscu, bo w Łodygowicach, z panoramą na Beskid Śląski, na Beskid Żywiecki. To także... zabrzmiało jak zaproszenie, rozumiem, że zapraszacie wszystkich. Oczywiście, że cały czas zapraszamy do Milówki, ale faktycznie jest spokojne miejsce, w studio jest naprawdę bardzo profesjonalne, jest spokój, jest niesamowity komfort pracy. Nikt was nie popędza, możecie sobie siedzieć ile chcecie tak naprawdę. Tak, no to jest z jednej strony dobre, z drugiej strony złe, bo gdyby się, że tak powiem, gdyby człowiek był zmuszony wynajmować jakieś studio, to wiadomo, sprężałby się z tą robotą bardziej, a tutaj jest ten komfort, że można do wielu spraw wrócić znowu i znowu i znowu, no ale... To skoro wracamy do spraw, to może wróćmy do sprawy nowego albumu. No on już jest zarejestrowany, nagraliście go już, czy... Jest w trakcie. W trakcie. Właśnie, bo Łukasz zaczął, że tak powiem, wchodzić w nasz rok jubileuszu. 20 lat, który już w tym roku 2018, że tak powiemy, startuje. Startuje, dokładnie, i z tej okazji właśnie będą dwa wydawnictwa zupełnie nowe. Zupełnie inne?
Tak, zupełnie inne. Jeden to jest właśnie wydawnictwo, na którym przede wszystkim będą się składać utwory studyjne, prawda? Nowe premierowe piosenki, album studyjny i właściwie jest prawie na ukończeniu ten materiał. I właściwie jedna już z piosenek gdzieś zapowiada to wydawnictwo, jest to piosenka Pomarańcza. Do niej wrócimy na końcu naszego wywiadu. Tak. Czyli teraz nie dość, że koncertujecie, a koncertujecie no, dosyć intensywnie z tego, co widziałem, bo macie już terminarz zaplanowany do 2020 roku. Tak. No, tutaj Golezo Orkiestra jest, że to powiem, koncertowym zespołem i właściwie no, my po całym świecie jeździmy jej jeszcze wracając do tej kwestii z prezydentem Stanów Zjednoczonych George W. Bushem. No to ostatnio też właśnie wróciliśmy z 14 turnę po Stanach Zjednoczonych. Także to była też jakby ciekawa rzecz. I Golec Orkiestra jest tam o tyle takim zjawiskiem ciekawym w Stanach, że nie mamy tylko Polaków, swoich wiernych fanów i słuchaczy. Czyli tylko również Polonia. Amerykanie znają Golec Orkiestra. To jest podobne zjawisko jak Goran Bregović w Polsce. I sprzedajecie tam równie dobrze płyty? Oczywiście. Tak, płyty i koncerty. Czyli właściwie ten nowy album to będzie premiera tak naprawdę międzynarodowa. No, oczywiście, no dzisiaj to właściwie wszystko jest w zasięgu ręki. Płyty można kupić w telefonie, będąc no na każdym tak, miejscu na świecie, także jakby poprzez te mechanizmy współczesnych nowinek technologicznych no świat się skurczył, ale też ta dostępność do kultury jest, że tak powiem, no nieograniczona. Niewątpliwie właśnie warto podkreślić, skoro zacytował naszą piosenkę George W. Bush, więc automatycznie wielu Amerykanów sięgnęło z ciekawością. Co to jest za zespół, prawda? To oznacza ściernisko. Folk, pop i tak dalej. I łączenie tych różnych gatunków. Też właśnie no można powiedzieć, że zainteresowało w taki sposób, że bodajże w 2002 roku pojechaliśmy do Chicago i tam odebraliśmy nagrodę od wicegubernatora stanu Illinois za właśnie krzewienie polskich klimatów w Ameryce. Właśnie takie odznaczenia i taką nagrodę. Tym też się warto pochwalić. No ja bym jeszcze może podsumował te 20 lat w takiej malutkiej pigułce. No, ponad 130 autorskich piosenek powstało. Tutaj, że tak powiem, w naszym wydawnictwie Golec Orkiestra wydała szereg różnych albumów i tutaj właściwie no, najlepiej to sprawdzić na stronie internetowej golec.pl, bo są to i jakieś albumy limitowane, specjalne edycje, są to albumy studyjne, są wydawnictwa koncertowe, także no naprawdę zauważyłem, dużo że się macie tego uzbierało. Tutaj, no, takie DVD nawet zostało wydane. To kilka płyt DVD, także tutaj jest jakby bogactwo, ale przede wszystkim to, co w tym roku się wydarzy i to, co już jest przed nami, no to właściwie trasa z okazji 20-lecia, którą zaczynamy koncertem w kwietniu, dokładnie 22 kwiecień w katowickim spotku rejestrujemy duży koncert telewizyjny. Golec Orkiestra i zaproszeni goście specjalni właśnie. Kto tam się pojawi z telewizją polską. Negocjacje jeszcze trwają. Już parę osób, znaczy na dzień dzisiejszy nie będę mówił kto, ale znane osobistości ze świata muzyki, że tak powiem. Będzie światowo, krótko mówiąc. Tak, no będzie światowo. Będzie prezydent Stanów Zjednoczonych śpiewał. Rozmowy trwają, nie mówimy nie. Jak nie prezydent, to wiceprezydent. Spokojnie. Może pan Donald Trump siedzieć w pierwszym miejscu, zaprosimy go do Chórków, także jak najbardziej. Ale ten koncert nie odbędzie się tylko i wyłącznie w Katowicach, bo będziecie z nim jeździć po Polsce trasą, i z tym koncertem również przyjedziemy do Poznania i stąd ten mój telefon przed i Łukasz, właśnie, pamiętam, 19 maja w Poznaniu gramy właśnie tutaj w hali Arena. Także proszę sobie zapisać tą datę, wtedy się widzimy tutaj. Na koncercie jubileuszowym. Także na dzień dzisiejszy oczywiście kończymy dwie płyty, czyli album studyjny. No co się znajdzie na tych płytach? Jakie utwory? Nowe premierowe piosenki, tak jak Pomarańcza, Hop na Top, jest wiele tych utworów, musiałbym sobie zobaczyć na tą listę rzeczy, nad którymi pracujemy w studiu. Górą ty, górą ja, tratata, FK, no wiele premierowych, nowych, fantastycznych piosenek. Ale jest... na dzień dzisiaj właśnie promujemy dwie z tej płyty. Pomarańcze i Hop na Top. Te, które już w mediach, krótko mówiąc, hulają, które na YouTubie hulają i tak dalej. No, tak. Miesiące Pomarańcza ma ponad 1 100 000 odsłon, także to sporo. No, to jest sukces. Tak, także to jest bardzo fajny utwór, ale jeszcze powiem o tym drugim. Zupełnie inny właśnie dla naszego zespołu. Do tej pory nie było właśnie w takim klimacie utworu. Ale za jeszcze go usłyszymy. Jeszcze druga rzecz, na którą Golec Orkiestra z okazji 20-lecia pracuje, to jest właśnie album Symfonika i Etnika, czyli też zupełnie inny projekt z orkiestrą, mocno karpackie brzmienie, mocno takie można powiedzieć Z pełną etniczne. Orkiestrą.
Tak, z pełną orkiestrą, dużo etniki, ale przebojowe myślenie, bardzo ciekawa rzecz. Uważam, że takiego projektu jeszcze na rynku polskim nie było. Było wiele prób różnych symfonicznych, jakichś takich kolaży, ale żeby tak ktoś poszedł mocno w etnikę, to nie spotkaliśmy się i wydaje mi się, że tą lukę wypełni Golec u orkiestra. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego materiału, tym bardziej, że piosenka, która też w pewnym momencie zapowiada ten album, będzie teraz miała premierę w marcu, z racji tego, że jest napisana specjalnie do filmu Lawina. Który będzie miał premierę kiedy? Tak, w marcu, początek marca. 1 lutego będzie dokładna data premiery tego filmu. Podana premiery filmu. Czyli już w tym tygodniu. Nie, myśmy robili całą muzykę robiliśmy, ale będzie można dostać płytę też tak, z całą tą ścieżką. Ale też jakby po prostu piosenka, która jest zwiastunem, czyli takim typowym promotorem filmu tytuł Lawina, ale to wszystko będzie i na Facebooku, i na golec.pl Telewizja Polska produkuje ten film. Także będziemy na bieżąco sprawdzać. Ja jestem ciekawy, skąd wy bierzecie energię, bo skoro nie dość, że macie teraz tą trasę jubileuszową, nie dość, że koncertujecie nie tylko w Polsce, to do tego jeszcze za granicą. Jak wy znajdujecie czas i przede wszystkim moc do tego? Skąd to się bierze? Bo to jest dla mnie coś niebywałego. A ja bym jeszcze dodał, że to, co robimy, to nie jest jeszcze wszystko, bo jeszcze się zajmujemy jednym dzieckiem naszym takim konkretnym. Że macie własne dzieci. Tak, oprócz tego, że mamy własne dzieci, własne rodziny wspaniałe, no to mamy jeszcze Fundację Braci Golec. Która też działa już 15 lat i 220 dzieci regularnie się uczy muzyki góralskiej pod naszym okiem w Beskidzie Żywieckim. W 8 gminach działamy. Też odsyłamy na stronę www.fundacjabracigolec.pl i na Facebooka Fundacja Braci Golec. I tam też sporo rzeczy się pięknych dzieje. Ale jak wam się to udaje zrobić? Przecież dzień ma tylko 24 godziny. Logistyka. Ludzie to studiują, a my też, tak powiem, wykorzystujemy to. My nabraliśmy po prostu doświadczenia przez wiele lat. W różnych sytuacjach człowiek się znajdował i musiał sobie radzić, ale po prostu muszą być odpowiednie osoby do pomocy, bo to nie możemy mówić, że my wszystko to robimy tymi, nie prawda? Jesteście omnibusami, oczywiście. Nie, po prostu są... To jest sztab ludzi, krótko mówiąc. Sztab ludzi, Golec Orkiestra to jest tak naprawdę 30 osób. 30 osób, które są odpowiedzialne za różne działania, od normalnej księgowości poprzez ludzi, którzy komponują, piszą słowa, no sztab ludzi. No i podobna sytuacja jest w Fundacji Braci Golec. 10 instruktorów, którzy ogarniają temat, ale jakby my dajemy kierunek, nadajemy myśli. Po prostu jakby... jesteście ogromną instytucją. Można tak powiedzieć, oczywiście, że tak. Kulturalną. Kulturalną. Z tego jesteśmy bardzo dumni, bo proszę sobie wyobrazić, no jedna szkoła nie ma tylu uczniów, prawda, u siebie, a u nas taka mała, skromna fundacja, która się mieści w Beskidzie Żywieckim w Milówce, ma 220 podopiecznych, czyli 220 dzieci uczy się regularnie grać od 15 lat muzykę karpacką, muzykę góralską. Się tam pojawia się jeszcze. No, tak. To jest niesamowite. Nasze dzieci też tam grają, też się uczą i też sobie to bardzo chwalą. Notabene taką naszą jakby... Ciekawe, jakie mają oceny. Bardzo dobrze. Smykałka po rodzicach jest. Jakby taką ciekawostką jest to, że instruktorzy, którzy u nas zaczynali w ogóle, prawda? To są też nasi wychowankowie. Tak. Także jakby to pokolenie już kolejne wchodzi jakby w te tryby i jakby czuje to. No tak, bo przecież od 20 lat koncertujecie, to już istniejecie na rynku, więc tak naprawdę nie dość, że jeszcze uczą się kolejne pokolenia, to kolejne pokolenia poznają waszą muzykę. Już przecież wychowaliście kilka pokoleń Polaków tak naprawdę na swoich piosenkach. Zgadza się. Dzieciaki, które, prawda, teraz mają po 20 lat, gdy my startowaliśmy, to przychodziły na ten piękny świat z wielką ciekawością. I prawda, którzy na przykład, mamy takich bajtli od 5 roku życia, na przykład przychodzili na nasze koncerty, mieli ze sobą instrumenty, takie trąbeczki, takie z odpustu plastikowe i udawały, prawda, w pierwszych rzędach, że grają. Dzisiaj to są już muzycy, którzy są już, prawda, w wieku takim, jak to się mówi, starsza młodzież. Studenci, ale grający, prawda? Także rzeczywiście, no, coś w tym jest, że wychowujemy młode pokolenie Polaków, a nam to sprawia wielką frajdę. No w ogóle fantastyczna rzecz. Pisać, komponować, jeżeli po prostu... Ciągle wam to sprawia po 20 latach przyjemność. Tak. To dopiero 20, ja mówię, dopiero. Także tutaj w sumie i warto zaznaczyć, że zespół jest też jakby takim rodzinnym działaniem. Bo tu jest A jak wam wychodzi ta współpraca? Bo tak naprawdę jak ja sobie wyobrażę współpracę z rodzeństwem na dłuższą metę, to tego zupełnie nie widzę. A wy tak naprawdę widzicie siebie bardzo regularnie.
Jak no, nie dochodzi między wami do konfliktów? Czy po prostu macie tą jedną wizję, którą zgodnie realizujecie? Różnie to bywa. No bywa tak jak w życiu, tak jak jest dzień, gdzie jest burza, dzień, gdzie świeci słońce. Łukasz woli flaczki, a gulasz. I już zadyma, nie? Ja go przekonuję do gulaszu, on mówię do flaczków. No i ale różnica zdań jest. Nie, tak naprawdę. Ale trzeba znaleźć gdzieś wspólny mianownik. Te czterech braci Golców jest jakby takim głównym motorem Golec Orkiestry i do tego żony nasze, bo moja Edyta gra, też pisze, komponuje, zajmuje się wieloma sprawami. Dzisiaj pojawi się także na koncercie. Tak, dzisiaj na koncercie się pojawi, także i Rafała żona, i Stasia żona, i Pawłowa żona, mało tego, córka Rafała, czyli wnuczka, znaczy moja chrześnica też już jest jakby zaangażowana w działalność Golec Orkiestrowej. Wielopokoleniowa firma rodzinna. Także tutaj wiadomo, że tutaj czasami trzeba iść na kompromisy, ale jakby też intuicyjnie czujemy pewne sytuacje, jeżeli jest jakieś wyzwanie dla nas. Tak jak wyzwanie na dzień dzisiejszy dla nas to jest koncert 22 kwiecień, duży telewizyjny jubileusz Golec Orkiestry z gwiazdami i do tego zmierzamy, żeby to spiąć, żeby to wydać, żeby to było widowisko, żeby to było na najwyższym poziomie, żeby po prostu była to zapamiętywalna rzecz, bo to wiadomo, koncertów jest tysiące codziennie gdzieś realizowanych, rejestrowanych, a tutaj musi być coś takiego, że ludzie, o, to było widowisko. No, żeby to właśnie hulało przez długi okres czasu, ale żeby było rozpoznawalne, tak jak nagraliśmy koncert swego czasu z kolędami i pastorałkami na Jasnej Górze. Bazylice, to jest dzisiaj, krótko mówiąc, tak, to jest dokładnie dzisiaj takim wzorem dla wielu stacji telewizyjnych, dla ludzi, jak można z kolędami podziałać, ale żeby to miało wszystko poziom i kunszt, bo wiele słyszeliśmy na przykład takich kolęd, że ja tylko po tekście się domyślałem, po tytule. Że to, po tytule, prawda? Albo po tekście, że to o tą kolędę chodzi, bo z muzycznej warstwy to niejakoś... Z waszymi kolędami nie ma takiego problemu. Tak. I rozumiem, że dzisiaj będzie można w Swarzędzu to usłyszeć. Tak, o, tak. Oczywiście. No i właśnie dzisiaj do Swarzędza przyjęliśmy z projektem tak zwanym łączonym kolędowo-pastorałkowym, czyli jedna część materiału, to jest właśnie ten materiał z nagrany, te wszystkie kolędy pastorałki w wersji jasnogórskiej, a druga część to jest właśnie koncert zarejestrowany w Bukowinie Taczańskiej, czyli powieje też tak siarcystom, górolszczyznom. I tutaj będzie też właśnie... Od najstarszych górali. Tak, od takich, jak to się mówi, rasowych najstarszych juhasów, baców i gazdów. I gaździnek też. Przy okazji jeszcze przypomnę, że ten koncert dzisiaj o godzinie 19.30 w Kościele Chrystusa Jedynego Zbawiciela jest za darmo w Swarzędzu. Każdy może się na niego... Z tego co wiem, to tak. I tak samo za darmo, znaczy nie za darmo, za złoty i 23 grosze jest płyta, podwójny album wasz, The Best Of, do zdobycia przez słuchaczy Radia Poznań. I z tego co wiem, to przygotowaliście jakieś pytanie dla naszych słuchaczy. Tak, czyli jeżeli coś do wygrania, to musi być konkursik. Konkursik. Łukasz, ile masz pytań? Może skupmy się na jednym krótkim. Jednym, a konkretnym. Tak. Dobrze, to konkretne pytanie moje brzmi tak. Na jakim instrumencie gra Paweł i na jakim instrumencie gra Łukasz? Kto pierwszy odpowie dobrze, ten wygrywa płytę. A jeżeli na przykład gramy ty na kilku i ja na kilku, to który będzie pierwszy? No to właśnie to jest pytanie z tak zwanym... Ten główny twój instrument, na przykład, który studiowałeś, tak? Tak, tak. Chodzi o główny instrument, który studiowałem. Czyli rozumiem, że teraz słuchacze szybko wchodzą do internetu, sprawdzają w Wikipedii i będą znali odpowiedź. Tak, szaleństwo w sieci jest. Normalnie sieć się grzeje. To w takim razie ja tylko dopowiem. Numer telefonu to 71-601. SMS-a zaczynamy od określenia Radio Poznań, koniecznie pisanego łącznie. Następnie odpowiedź na to arcytrudne pytanie od braci Golec. A następnie proszę, żeby państwo wypisywali swoje imię i nazwisko. Ja życzę wam bardzo przyjemnego koncertu. Wszystkich jeszcze raz serdecznie możecie zaprosić. Oczywiście dzisiaj 19.30 Swarzędz, kochani, koncert kolęd pastorałek w wykonaniu Golec Orkiestry. I przy okazji wszystkiego dobrego w nowym roku, bo tutaj jesteśmy pierwszy raz w nowym roku. Optymizmu, pogody, ducha, zdrówka. Niech się darzy w każdej dziedzinie i tej prywatnej, i zawodowej. Oczywiście i życzymy przede wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Poznań dużo radości w tym nowym roku. Miłej, optymistycznej muzyki. Na przykład pomarańczy. Na przykład pomarańczy. I do zobaczenia w trasie, gdzieś w terenie. Czołem mówił Paweł Golec i Łukasz Golec. A teraz ich piosenka Pomarańcze.